Dobra, jesteśmy z powrotem. Mijam paluszki. Wszystko się ładnie nagrywa, także lecim. Dobra. Lecimy, a nie lecim. Leci. W moim wykonaniu. Tak. Chodź tu. No, ty głupia flądro. Ten biały weź. Wiesz, ja lubię takie masywne samochody. Bo jest przynajmniej, one się tak wiecie. Dobra, może nie jest taka masywna, ale przy skrętach jest taki w miarę normalny. Dobra, jedź. Dobra, lecimy do tej czachy. Sam jestem ciekaw co to jest, no nie może to być. Ale sam jestem ciekaw. Nie. Jestem ciekawy co to jest za misja. Inaczej zadajmy pytanie. Nie! Pozostający się są głupi, ale to dla korzyść dla mnie. Ja jem paluszko. Na most, nie? Mhm. Także lecimy. Dziękuję ci, szczypiorek. No proszę. Myślę, że człowieka potrąciłem. Ale co to dla mnie? Już zabiłem tyle osób. Zabiję! Weźcie te zakupy! Nie. A dobra, to jest szczypiorek. Idzie sobie ktoś, idzie i szczypiorka. No. I kolejny szczypiorek. I lecimy dalej. Dobra. Co tam mamy? Co da? Ojejo, czaja dła. Co jadłeś? Ale kiedy? A, pizzę. Cześć. The North Point Mall, czyli północny... Wcześniej! Na obiad. A nie pamiętam. No patrz! Mam herbatkę, Melissa. A jo, no to pewnie. Z sosem... cacyki. Bardzo dobry. Zazwyczaj bierzemy sosy mieszane. Mieszane, bo my lubimy ostry, tylko że cytryna nie lubi, więc musimy czasem pocierpieć. No w tym wypadku kupił cacyki, który był dosyć czosnkowy. Dobry był, trzeba przyznać, ale... No kurde, i do tego samego miejsca trafiłem, tak? Co to za sens? No tu wjeżdżasz. Wjeżdżam. Wjeżdżasz. Wjeżdżam. Dobra. Co ty robisz? No... O, mamy pigułki nasenne. Bierzemy. Bum. Ja wiem, że jak wsiądzie się do samochodu, to traci swoją magiczną moc, więc wykorzystajmy to i pobijmy te flądry. Co jest dobre. Chodź tu mało postara. No, bo to jest do Halibery, nie? Tylko, że Halibery się nie sprzedaje na ulicy. Nie. Chyba nie. No ja nie wiem, nie znam jej. Przepraszam. Ty na powrotach! Aleksandra Kwaśniewska idzie? Nie, Aleksandra, Jolanta. Jolanta Kwaśniewska, przepraszam. Jak ona ma pas... nas zamkną. No dobra, nie, nie wolno. Jolanta jest fajna. To masz list. I Jaceku! Nie, i Kinga Rusin, masz to za larę, że się z niej wyśmiewałaś, flądro. Bo nie wiem, czy wiecie, kiedyś w TVN24 krótko przed premierą Dzień dobry TVN, krótko przed premierą Tomb Raider Underworld do Polski przyjechała Alison Carroll, czyli wtedy, że tak powiem, modelka, która była Larą. Jedź. I Kinga Rusin ją wyśmiała praktycznie, bo nie rozumie, stwierdziła, że nie rozumie tej fascynacji Larą Croft i się z niej śmiała. A tego tak nie widzę, Kinga Rusin, jak ją widzę, muszę ją zabić. Nie wiem, jak wy. Nie, tego mostu nie mogę znaleźć. To czy znałeś, a ten most byłeś? A? No co ty robisz, chyba? No trudno. Przepraszam cię, babciu. Weź te pieniądze i wydaj na co. Nie, mam, zobacz, nie mam kasy, kurde, jakimś cudem. Łyk herbaty był. No i co przynajmniej mówić, co pijesz, co jesz, pijesz. Bo! Słuchaj, ja bym... Że nie... Przyłkasz śliny, nie? No nie, no ale... To ci iść prosto tam, no co robisz? Chyba chcę samochód wziąć! Ale to jest ten most, a ty wiesz, czy no tak! Nieważne, co cię to obchodzi, no, kobieto! Bo gramy razem, a ty jesteś bez... Ja gram! Tym białym wziąć. Nigdy nie stwierdziłem, że jestem dobry w tą grę. A ciekaw jestem, jaka ty jesteś w Alone in the Dark, że nie potrafiłaś... A w Alone in the Dark miałam misję, którą 17 razy przechodziła, a ja za pierwszym razem to zrobiłem. Ale słuchajcie, mówiłam o tym, ale taka się widziła, że wyciszona jak ten gra. Szczypiorek ma takie... Jezu, się przestraszyłem. Ma takie okresy spokoju. Ale... I kupujemy broń! A, nie, oczywiście to do was nie było, nie? Tylko...
ogóle. Co? Scarface, tak, że się popłakałaś, to nie wiem. Czy będą przestań. I co powiedziała? Weź. I co powiedziała? Obrzydliwe. Co powiedziała? Że ta gra nie jest już przeznaczona. Jest na... Tak, dokładnie. Co to za... A nie, czekajcie. MP. A, M4O. Szczypiorek. Wiecie, jak Pepsi działa, przeczyszczają to. Zresztą my czasami Pepsi też już i wdywamy w siebie i w kibel. Bo nam kamić. Dobra. Kupujemy trochę tego. Trochę wszystkiego. I do czaj, czy jest teraz. Trochę wszystkiego kupimy. Dobra. I jesteśmy wyposażeni. Dobra. Won mi stąd! No babcio, idź stąd. Czekaj, zamknij drzwi. No nie wytrzymam! Won mi stąd! Dobra, mam ambulans, jedziemy. Szczypielek, przestań się czepiać! Z czego? Nie ma czegoś takiego. Weź ten talerz. Możesz ten... Właśnie, ostatnio. Dobra. No, gratulacje. Wiecie, co Szczypiolek zrobiła? Przed nakręceniem Let's Play'a Szczypiorek wstawiła jajko do... Woda mi się wygotowała. No. To jajko już jest zielone w środku. Słuchajcie, Szczypiorek wstawiła Love Juice, się nazywa. Dobra, posłuchajcie sobie filmiku, dokończę wtedy. Hey, Tommy! Glad you could make it. Hey, you ever met Lovefish before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy, Dick, Willie's in the car, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. And what was your name again? Jez, you remember. Don't be playing games with me. Yo, dinozaur. Szczypiące się z jajka dinozauru. Dinozaur. Boże, wylęku mu. Need some drugs, pal! Gonna get on the old Lovefish Beauty, you know? Yeah! Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man! We need love juice, man! No. Love juice? Aj, Tupac boob cake. Zaraz przyjdziesz, to powiesz, teraz jest filmik, cicho. Szczypiorek, filmik, mam tyle do powiedzenia. Teraz dokończę. Szczypiorek przed Let's Playem wstawiła jajko do gotowania w wodzie. Teraz poszła do kuchni i zobaczyła, że cała woda jej się wygotowała i zostało samo jajko. Czyż to nie jest inteligentne? A ja jej mówiłem, nie gotuj jajka przed Let's Playem. Ugotowała. No ale dobra, będziemy robić misję dla Love Fist. Tam Love Fist. Kwestia przyzwyczajenia w mówieniu. Dobra. I tutaj... no what? Cholera. Na ambulansu... Powiedz, że ten. Nie drzyj się. Czego byś nie wiedział, nie? Tak. Ale właśnie wiem. Wszystko zależy od 31. Spodziewam się na wojka, ale... Szczypiorek, przestań się drzeć i w dodatku wcinać mi w to, jak ja coś mówię. Na pewno? A czemu nie? Przecież ja sponsoruję wszystko. No cholera. Ja zawsze jestem na całą stroną w tej waszych produkcjach. Tak. Dimer. I 31 będzie podobno niespodzianka. Bo bym zapomniał. Zabij dealera i zabierz jego towar. Chodź tu gnoju. Ja nienawidzę tego typu rzeczy w GTA. GTA chcę tak, tak bo... Po starobabciu we mnie, GTA. Ha! Jest! Ha! Głupi dziadek, a myślę, że co? Jest! I co teraz? Gramy. Mam wrażenie, że ten odcinek będzie jakoś ciekawy, wiesz? Zabierz Mercedes z jej mieszkania, czyli zabieramy samochód z mieszkania. Ja już wziąłem wszystkie. Nie potrzebne mi więcej. Po co mi tyle, jak mam tyle? Kurde, myśmy spłynęli, myśmy przetali na śmiech, no. Oraz słyszeli. Tak. Tak jak Blair Witch Project. A wiecie?
że Paranormal Activity 3 będzie. A jo, idziemy. No, idziemy, idziemy. Lubimy to ten, ten. Ale... No. Ja dużo książek czytam, nie? No ja też. Znaczy ty więcej, ale... No ale dobra, kontynuuj. Wiecie jak jest, najczęściej słowo pada na... W czasie katastrofy ostatnie słowo w czarnych skrzynkach odtwarzają. Jakie słowo najczęściej pada? Bunga. O, bunga. A. Najczęściej a wy już wiecie, co to jest gunga. Tuż przed całą katastrofą, nie? Wiecie, co to jest gunga, już wam tłumaczyliśmy, nie? Jakby co, to napiszę wam w adnotacji. No ale dobra. Ciekawa? Nie, no ciekawa. Także ja nie wiedziałem, bo chyba razem oglądaliśmy ten program, nie? No ale to w książce wyczytałam. Przejście. A ja to w jakimś programie chyba widziałem. Może bo to jest, wygląda na to, że prawda. Bo to jest prawda. No, no to, to po prostu pewnie... Nie ważne, że to jest prawda, ale to no, ważne, że jest prawda. Dobra. I teraz... A w jakiej to było książka?